No, co się i źle z tych oczu patrzy. O nie! Moje rzeczy! Z dziurą w skarpecie! Martyna, zabawa? Czy ty jesteś w ciąży? Która to już godzina? To w pół do komina. Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, a to kanał Moja Reakcja na... Dzisiaj będziemy oglądać... Martynę zabawę jako soft girl versus e-girl. Ciekawe sytuacje w szkole, w domu. 1, 2, 3, go! Jeśli lubisz Moja Reakcja na... Zostaw nam łapkę w górę, w sensie nam, w sensie Chomikowi Świrowi oczywiście. A nic ci się nie stanie, okej? Okay? To nie jest żadna groźba, po prostu tak sobie mówię. Oraz subskrypcję na tym kanale, jeśli chcesz dostawać powiadomienia, koniecznie uderz w dzwona! Zaczynajmy, no. Zobaczmy, co tutaj będzie. Ciekawe, co to będzie za film. Och, sytuacja jest poważna. No! Sytuacja jest poważna, aż mnie palec zabolał. Patrzcie, jak mnie boli palec. Aż do mnie ktoś SMS-a napisał. To chyba mama na Instagramie napisała mi, że mam za mało lajków, żebyście tam wbili coś. Weź głęboki oddech. Potrzebuję pomocy. Nie powinnaś pić tyle napojów gazowanych, bo będziesz pierdzieć. Dobrze. Możesz już iść. Ej, patrz na to. Myślałem, że jak ludzie mają tutaj taki gips, to że mają złamaną rękę, to jest... prawdziwa zabójcza broń, albo zgniatacz do puszek. Powodzenia z drzazgą. Spójrzcie na twarz Martyny Zabawy, jaka z niej soft girl. No, co się i źle z tych oczu patrzy. Błagam, poratujcie mnie! O, biedny chłopak. To nie biedny chłopak, tylko żul. Ale w sumie mogę mu pomóc. Jakbym był żulem i chcielibyście mi dać McDonalda, to bym się chyba wściekł. Wolałbym, nie wiem, Max Burger albo KFC. Żartuję, jem McDonalda codziennie prawie, co drugi dzień. No, no dobra, dwa razy dziennie, przyznaję się. Wow, dziękuję bardzo. Może mu zimno? O, weź mu jeszcze, oddaj swój łańcuch, oddaj mu jeszcze swoje słuchawki, te dwie tutaj, o, te gumki na włosy też mu oddaj. Możesz mu też oddać podkolanówki, to on dołączy do Soft Jules. Ojej! Po prostu lubię pomagać. Teraz e-girl, ona podejdzie do tego pana i go kopnie. Kopnie go, w nogę go kopnie tymi butami z kolcami. Patrzcie, jakie kolce. Potem go uderzy tym kastetem takim. Potem mu o tym pomaluje rzęsy. Na koniec przywali gitarą i odleci na szmince jak wiedźma na miotle. Ale ekstra piosenka. No, świetna piosenka, ciekawe, gdzie masz słuchawki, ha? O, a temu co? No nie wiem, no. No może się nie poszczęściło w życiu, tak? Czemu od razu go wyzywasz od żuli, człowieku? A to ja powiedziałem, przepraszam. Chciałem powiedzieć bezdomny, potrzebujący. Z dziurą w skarpecie! Mam pomysł. Gitara jest dobra na wszystko. Jeszcze chcesz? Dobrze, że ćwiczyłam wczoraj. Aha, ona... Ona mu będzie grała piosenkę. Och, czy nie mogę. Tak! Patrzcie, tak dobrze gra, że żuli. To znaczy potrzebujący. Oddał jej pieniądze wszystkie, które zarobił przez dzisiejszy dzień. Ludzie dają mi pieniądze. A, to ludzie dawali jej pieniądze. Okej, dobra. Dobra, pozbieram to wszystko. Te groszaki dla niego da, a te papierkowe grube tysiące dla siebie zgarnie. Zobaczycie, tak będzie, na pewno. Trzymaj, ziomek. A, mówiłem? Kup sobie burgera. A, okej, jednak papierowe też dała. Chyba miałem zły obraz e-girl w głowie. Jeśli któraś z was jest soft lub e-girl, to możecie mi napisać w komentarzu, na czym polega jedna i druga. Bo ja myślałem, że jedna jest miła, a druga jest niemiła. A one są obie miłe, tylko jedna jest mroczna, a druga jest cukierkowa. Strasznie to trudne. Kiedyś było tylko emo albo nie emo. A teraz jakieś dużo tych rzeczy jest. Ale się wyspałam. Nie powiedział nigdy nikt. Dzień dobry, mruczku. Mój słodki kiciuś. Ale ty mu zdejmij tę ścierkę z szyi, bo go udusisz zaraz. Patrzcie, jak ten kiciuś. On ledwo żyje już, on tak. Miau, miau, miau. Przyjaciele. Miau, błagam, po
pomóżcie mi, duszę się! Miał! Śniadanko! Proszę, też sobie zjedz! Pomóżcie mi! Dzięki, że dotrzymujesz mi towarzystwa, Diablo. Diablo? Ej, a w ogóle czemu ona ma kocie uszy? Kocie uszy to powinny być chyba soft girl. Girl. Gol. Trzymaj, to dla ciebie. Dobry piesek. Słuchaj, też dostaniesz chrupka, okej? Okay? Jak zostawisz łapkę. A jak wejdziesz po filmie na Instagram... O, popatrz, to Instagram jest mój. O, jak dasz tutaj o likę, to ja się będę bardzo cieszył, tak? Dam ci też chrupka. Nawet dwa. Okej, okay, trzeba się szykować. Muszę wybrać pasujące obroże. Muszę wybrać obroże sobie i mojemu psu. Tak, ta będzie idealna. A, już wiem. E-girl nie wyprowadzają psów na spacer, tylko psy wyprowadzają e-girl na spacer. To będzie ci pasować. Słyszeliście, co ona powiedziała? To będzie ci pasować, ci pasować. Ci pasować. Proszę, teraz jesteś mega słodziakiem. Mam dla ciebie niespodziankę. Ej, patrzcie, to jest chyba soft boy, bo patrzcie, ma taki łańcuch, jaki miała ona. Też mi się wydaje, że będą tutaj całuski, całuski. A nie, on jej zabrał ten łańcuch. O nie, uważaj, może być niebezpieczny. Ostrożnie, lepiej dmuchać na zimne, nie podchodź. No tak, ten malutki piesek, nie wiem jak to się tam zowie, chihuahua czy inne cinquecento, mógł jej na przykład odgryźć lizaka. Och, ktoś do mnie dzwoni. O, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Pomyłka, tak? A kto pytał? O, piesek, ale śliczny. Ona chyba go zje. Ona zrobi z tym psem czarną mszę i go zje. Hej, kto jest taki uroczy? Ojej, no sama słodycz. Zapomniałem, że mam uprzedzenia. One są obie miłe. Soft girl miła, e-girl też miła. Soft girl miła, e-girl odgryza ręce! To znaczy, też miła. Okej, okay, Tofik, idziemy. Tofik, może Fafik, może Pimpek, co? No nie no, znowu scena dla stópkarzy. Kto robi ten program? Chyba już zaczynam rozumieć. Jak się rysuje kółko, cyrkiel i ołówek. Kurczę, długopis mi się wypisał. Dobrze, że mam zapasowe. O, zobaczcie, jakie ładne. Pingwin, miś, jednorożec, lama i ciasteczko. Jeśli zawsze jesteś przygotowana do lekcji, to napisz w komentarzu soft girl. A jeśli nigdy nie masz długopisa w kieszeni, to napisz kabeszon, kabeszon. Może ten dobrze się trzyma? Co ona robi temu jednorożcowi, to ja nie wiem. Zobaczcie w ogóle na jej minę. Co jest? Głupi długopis się wypisał. Co głupi? Po prostu troszkę mniej mądry, tak? O, długopis ze śmietnika. Super. Mi się wydaje, że e-girl po prostu jest żulem już takim. Ona trenuje do bycia żulem. Ona jest w szkole, ale nie uczy się, żeby być na studiach, tylko żeby po szkole być żulem. Mam. Moja nagroda? Super. I mogę wszystko zapisać. Albo i nie. No dalej, ten też jest wypisany. Och, myślałam, że ludzie wyrzucają całkiem dobre długopisy. Och, a on też jest wypisany, ojej. Ale słuchajcie, musimy coś ustalić, tak? Ja się tutaj nie śmieję z żuli, tylko po prostu mnie to słowo żul śmieszy, okej? Okay? Nie wolno się śmiać z osób, którym się nie poszczęściło w życiu! Czyli muszę się jej zapytać. Ojej! Ojej, ktoś mnie dotknął! Oj. Hejka! I co, koniec? I się nie dowiemy, czy pożyczyła ten długopis, czy nie pożyczyła tego długopisa? Będziemy musieli żyć w niewiedzy. Uwielbiam szkołę! Tak chyba nikt nie powiedział, nie? Chyba, że przez pierwszy tydzień po wakacjach, tak? No może przez dwa, bo wtedy nie ma jeszcze sprawdzianów. Ale kiedy zaczynają się sprawdziany, to już na pewno nikt nie powiedział: uwielbiam szkołę! O nie! Moje rzeczy!
rzeczy? Ona trzymała w szafce 3 chomiki świry. To jednak chyba soft girl jest tą niedobrą. Więziła mojego słodkiego chomika i to 3-krotnie. Ty chyba sam jesteś słodki, Paweł. Ja jestem chomik świr. Najbardziej świrowaty świr, a w ogóle to zapraszam do mojego sklepu. Chomikświr.pl. Są tam naklejki i tatuaże i inne gadżety. Lawina słodkości. I co teraz? Już wiem. Pluszakowy aniołek. Ale zabawa. Zabawa. Turururu. Zabawa. Turururu. W ogóle powiedzcie, na ile ona jest podobna do Martyny Zabawy? Tak po prostu naprawdę, tak nawet podobny kształt nosa. Mi się wydaje, że jak Martyna Zabawa nie była ostatnio 2 tygodnie na YouTubie, nic nie dodawała, to że ona chyba współpracowała z 123 Go, wiecie? Napiszcie w komentarzu: Martyna, nakryliśmy cię! Bo ona chyba myślała, że się nigdy nie dowiemy, ale nie. Ja i wy, moi drodzy widzowie, jesteśmy najlepszymi detektywami na polskim YouTube. Tylko jak mam to wszystko tam znów zmieścić? Mam za dużo rzeczy. Muszę się czegoś pozbyć. No, chomiki świry wrzuć do tego kosza z bananem. Chomik świr bardziej woli być w koszu z bananem niż zamknięty w szafce szkolnej. Z cuchnącymi buciorami. To będzie ciężka decyzja. Dla ciebie, a to dla ciebie. O, jak słodko. Rozdała swoje pluszaki innym ludziom. A to dla ciebie. Ja takiej miny nie umiałbym zrobić, czekajcie. I co? Była podobna moja mina, czy jeszcze muszę troszeczkę poćwiczyć? A może lepiej w ogóle nie ćwiczyć tej miny, bo jest bardzo przerażająca. Jak jakieś momo czy coś. A po co mi to? To jest fidget toys. Klikasz to palcami, obracasz i znowu klikasz to palcami. Aż się wychillujesz, tak? O, jestem kwiatem lotosu na tafli... czegoś tam. Nic tu już nie wejdzie. Ona trzyma w tej szafce 2 trupy, kaganiec dla psa, chyba to jest hełm wikinga, piłkę do rugby i pringlesiki. Te pringlesiki, ale bym sobie zjadł takie pringlesika. Wrzucę to i zamknę, będzie okej. Tak, ja daję okejkę. Kto tak robi u siebie w pokoju w szafie, ten pisze, no, ja też tak robię w szafie. Bo ja tak robiłem w szafie, jak miałem szafę, teraz nie mam szafy, bo od tego wpychania do tej szafy nagle ta szafa eksplodowała i wszystkie moje ciuchy wypadły za okno i wtedy ten żul z początku filmu je wszystkie pozbierał i uciekł do lasu za kanapą. Tak, tak było, nie zmyślam, mamo, to właśnie tak wszystkie moje ubrania zniknęły. Kupisz mi nowe? Zostańcie tam! Kurczę, nic z tego. Powiedziałam, że macie tam zostać. Może trzeba je bardziej upchać. Uff. Wiedziałam, że się zmieści. Jak zaszeleści, to się wszystko zmieści. Takie jest powiedzenie, słyszałem je w filmie. Ten film. O, widzicie, oni właśnie oglądają ten film, o którym ja mówię. Zaraz będzie tam ten tekst. Poczekaj, zaraz się rozkręci. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. No, też mi się podoba. I popcorn smaczny. Martyna Zabawa? Czy ty jesteś w ciąży? Sorka, proszę. Nakarmię cię. Zasługujesz na luksusy. Ja widziałem, jak on po wyjściu z kibla nie mył rąk. Prawdziwy luksus. Ach, ale to gorąco. Proszę, napij się. Jest z lodem. Ach, ale te fotele niewygodne. Przyniosłem poduszkę. Proszę, powinna pomóc. Ten gościu to prawdziwy simp. Jesteś najlepszy. No i się nie dowiemy, czy była w ciąży, czy nie. A mi się wydaje, że miała tam paczkę chipsów. Spoko jesteś, wiesz? Czy to jest ta sama, co była? Coś tutaj... Ja wyczuwam pewien podstęp. Położę tu sobie nóżki. Położę tu sobie stópki! Nie mogę się doczekać naszej Dzidzi. One są obie w ciąży? W gimnazjum? Tak! Kocham tę piosenkę. Kocham tę piosenkę, czyli randomowe rzępolenie na gitarze elektrycznej lewą ręką. Która dziewczyna bardziej wam się podobała? Brawo! Brawo! To był piękny odcinek! Zostaw łapkę i subskrypcję! Brawo! Do zobaczenia!